Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Dominik Mielewski. Mam wielki przywilej i radość zaprosić każdego Polaka i każdą Polkę do wielkiej nowenny pompejańskiej za ojczyznę na stulecie odzyskania niepodległości. Jesteśmy w sytuacji, w której bardzo potrzeba naszej ojczyźnie modlitwy, pokuty, a Matka Boża prosi o to, abyśmy przez różaniec uratowali świat. Bóg powiedział bardzo wyraźnie, przez objawienia Matki Bożej w Fatimie, w jej sercu niepokalanym, przygotowałem ratunek dla świata. Maryja o tym mówi każdemu z nas. W moim niepokalanym sercu Bóg przygotował ratunek dla świata. I pokazuje różaniec, który jest bronią, która ma wyegzekwować ten ratunek dla świata, ma sprowadzić tą łaskę ratunku dla świata, dla naszej ojczyzny, dla naszych rodzin, dla naszych małżeństw, dla naszych dzieci. Dlatego 19 września rozpoczynamy wielką nowennę, która będzie trwać do 11 listopada, nowennę za ojczyznę, o duchowe odrodzenie naszego kraju, o pojednanie serc Polaków i Polek, o to, żeby Maryja zakrólowała, przecież jest królową naszego narodu i chce zakrólować przez różaniec. Dlatego zachęcam każdego z Was, jeśli tylko pragniesz to w swoim sercu osiągnąć, jeśli chcesz wziąć udział w tej nowennie, weź różaniec w rękę i spotykamy się wszyscy 19 września, gdziekolwiek nie będziemy, z różańcem w ręku będziemy walczyć o Królestwo Boże w naszej ojczyźnie. Maryja dotrzymuje obietnic. Jeśli my zrobimy to, co nas prosi, ona da nam to, o co my prosimy przez nią Boga. Dlatego Was zachęcam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Razem zwyciężamy dla Polski.